W dzisiejszym dniu otwieramy dwie inwestycje. Jedna to jest zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie mostu w miejscowości Poryte na rzece Mogilna. Zadanie inwestycyjne prawie 7 milionów złotych, 50% dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury, z subwencji ogólnej, ze środków rządowych uzyskaliśmy to dofinansowanie. Natomiast zadanie remontowe 2 km stąd, ponad 2 km za 3 miliony złotych, remont nawierzchni i tutaj środki własne województwa podlaskiego stanowiło o tym remoncie. Ale co było najtrudniejsze w tych inwestycjach? Najważniejsza jest przebudowa tego mostu. Most wymaga już przebudowy. Zadanie inwestycyjne, tak? Czyli na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, także całościowa przebudowa tego odcinka, ale wiadomo, że chcemy też w przyszłym roku połączyć to zadanie inwestycyjne z zadaniem remontowym, czyli te brakujące 1700 metrów uzupełnić i wykonać remont. Dla województwa podlaskiego, a szczególnie dla powiatu kolneńskiego, gminy Stawiski, bardzo potrzebna, bo droga była bardzo zdegradowana. Ten most, przed którym stoimy, był nieprzejezdny, tak naprawdę nadzór budowlany zakwestionował jego użytkowanie i musieliśmy szybko tą inwestycję zrealizować. To blisko 10 milionów złotych o wartości, droga o długości ponad 2 km. To jest pierwszy etap remontu tej drogi. Ona będzie remontowana i jest już remontowana od miejscowości Miastkowo w powiecie łomżyńskim i biegnie wzdłuż drogi krajowej 63. Przecina tą drogę i łączy tą drogę do Stawisk. I myślę, że to poważna inwestycja, ale o bardzo dużym znaczeniu pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też w rozwoju gospodarczym subregionu łomżyńskiego. To są trzy powiaty, Kolno, Łomża, ale też bardzo ważna gmina i miasto Stawiski, gdzie jest szybki rozwój tej gminy i myślę, że ona pozwoli bezpiecznie korzystać i bardziej jakościowo wykorzystać tą drogę, która jest budowana. Pomiędzy miejscowościami Poryte a Stawiskami jest jeszcze taki, powiedzmy, taka wyrwa prawie dwukilometrowa. Rozumiem, że tak, też to będzie. To jest, tak, bo to jest jakby pierwszy element budowy tej drogi. Będzie dobra przejezdność o wymiarach już takich 7-metrowej drogi. W miejscowości są chodniki, krawężniki, oznaczenia i pionowe, i poziome, nowe, wykonane. Także pod względem bezpieczeństwa jest to droga porównywalna z drogą krajową. Myślę, że mieszkańcy będą to dobrze użytkować, bezpiecznie użytkować, ale też jeżeli jest dobra droga i komunikacja, to jest również rozwój gospodarczy tych miejscowości.